życie nie jest laurką. Nie jest? Toro miał rację. Trzeba spróbować życia w zgodzie z naturą, aby zrozumieć istotę egzystencji. A dlaczego tyle palisz, mogę wiedzieć? Czyż nie jest to zaprzeczenie całej idei życia zgodnego z naturą? Nie rozumiesz? Istotą człowieczeństwa jest paradoks, zaprzeczenie samemu sobie, zaprzeczenie swoim przekonaniom. Dlatego też, chociaż chciałabym żyć w zgodzie z naturą, palę szlugi i dlatego na przykład wegetarianie też często czują zew krwi, rozumiesz? Nie bardzo, jak dla mnie to są kocopały. Fajny latawiec. Dzięki, człowieku. Sam go normalnie zrobiłem. Nie chce mi się gadać. Jest za wysoko. Ten skomplikowany sprzęt to latawiec. Strasznie zajeżdżona ta droga. Co tam słychać dobrego? Kiedyś było lepiej, mówię ci. Przed ekspansją hegemonii totalitarnego kapitalizmu. W sensie za komuny? Nie głupcze, wtedy zanim ruszyła maszyna globalnego terroru i gromadzenia becelu. Już samo państwo jako takie to chora idea, nastawiona przede wszystkim na wyzysk najniższych warstw. Od najdawniejszych czasów ludzie kombinują, jak zdobyć hajs i wpływy. A liczą się inicjatywy, człowieku, takie małe komuny jak nasza. My, waldeniści, możemy istnieć bez nieustającej faszystowskiej presji, jaką wywierają na nas międzynarodowe multikorporacje, fundusze inwestycyjne i wiewiórki. Ojej, czy powiedziałam to na głos? Ej, no i jest dzisiaj tak ładnie i nie muszę patrzeć, jak farba łuszczy się ze ściany. Człowieku, przepraszam, ale muszę pobyć teraz w moim własnym, prywatnym świecie, okej? Ty, a może byś puścił ten latawiec wyżej? Co ty na to? To się niestety nie uda, bo to nie jest taka znowu prosta akcja. Potrzebuję dłuższy sznurek, bo teraz to ten latawiec wyżej nie poleci. Nie widzę powodu. Śmietnik, jak śmietnik. To taka maszynka. Tyle, że... Ej, hola, hola, ja płacę za ten prąd, panowie. Musicie wiedzieć, że w przemyśle fonograficznym nie ma lekko. Tak. Nawet polski hip-hop nie napędził koniunktury. Oczywiście pojawiają się nowi odbiorcy, często coraz młodsi, jak mniemam, ale w sklepach wciąż sprzedajemy nikłe ilości. Stąd te wszystkie promocje, płyty dwie w cenie jednej, no, festiwale, degustacje, muzyczna jedynka, no i promocja tego, co najbardziej promowane. Tak, znam się na tym, bo... Jestem, było, nie było, w tym interesie, tak. O czym to ja mam? Ja wiem, rozumiem, że człowiek orze jak może, tylko związać koniec z końcem, proszę panów. A
ale czy w sztuce, nawet masowej, o to naprawdę chodzi? Prawdziwy, taki uliczny przekaz to jakby jedno, ale przecież obserwujemy teraz wyraźną tendencję do uproszczeń. Głównie w sferze, że tak się wyrażę, lirycznej. Proszę zwrócić uwagę, że nie liczy się dziś flow, ale to, ile kto ma na koncie, a nie? Jak nie, jak tak. Nie ma się dzisiaj stylu, tylko ma się styla, brudne, ciemne ulice ustępują błyszczącym marynarkom, złotu i tunelom aerodynamicznym. Ale jak dla mnie, to nie jest hip-hop, ale hip-hopolo! Kurna, Fred, jak ja wyglądam? Spokojnie, Grucha, zaraz coś wymyślimy. Po co ja się w ogóle na to zgodziłem? Po co ja się w ogóle z tobą bujam? Skończę jak pajac przez ciebie. Nie bój, nie bój. Co to takiego w ogóle jest? Się domyśl. O, kawałek solidnej linki. Chyba jeździły po niej ciężkie samochody. W sumie Linka może tylko pomóc. Ty, wiesz co? Tak się składa, że akurat mam przy sobie kawałek glinki. Tak? No to zajebiście. Puszczę go teraz tak na maksa wysoko. Dobra, Grucha. Trzeba cię do końca urządzić. To było absolutnie genialne. Gdyby nie moje paranoje, fobie i kompleksy, zrobiłabym mu nawet zdjęcie i posłała do jakiegoś poczytnego magazynu. O, byłabym sławna. Aparat
telefoniczny. Nie. Aparat telefoniczny na monety. O! Na dole aparatu przylepiona jest guma. Nie! To moja ekstra zabójcza giwera. Jest zżuta po każdym posiłku. Masz. Ty z nim gadaj. Dlaczego ja? Bo ja do niego więcej gadałem i boję się, że pozna mój głos. A skąd ty wiesz, że to będzie ten sam gość? Słyszałem, jak scenarzyści rozmawiali, że rysownik, pan artysta, odmówił rysowania kolejnego dealera. A poza tym to oni stwierdzili, że będzie taniej z jednym dealerem, choćby jeśli wziąć pod uwagę koszty nagrań aktorów. Rozumiem, nie musisz mi nic tłumaczyć. Halo? Cześć, dostałem ten numer od Niuka. Tego Niuka z kafei sieciowej. No co jest? W czymś mogę pomóc? I chciałem się z tobą ustawić w sprawie, no wiesz, zakupów. A gdzie ty jesteś? Pod centrum handlowym. To bądź na boisku za 15 minut. Wiesz, gdzie to jest. Yo, spoko, za 15 minut. No, nar. Nie chcę mi się gadać. Nie zamierzasz za bardzo mi pomagać, prawda? Warunki kontraktu są jasne. Ty grasz główną rolę w tym spektaklu. No i jak? Znalazł pan tę kafejkę? Ty lepiej weź ten dresik w łóż teraz, bo nic z naszego kamuflowania się nie wyjdzie. No raczej, że nic. No, to teraz wreszcie wyglądasz tak, jak zawsze chciałeś, nie? No, chodźmy. Cześć. Rwa mać! To ty! Wiedziałem, że ta maskarada jest wafla warta. Stój, bo cię zabiję! Nawet nie drgnij, dziwko bura. Czego chcecie? Dla kogo pracujesz? Gardaj, ale już! Nic ze mnie nie wyciągniecie. Chyba powiem.
Nie masz się, gadaj, dla kogo pracujesz, bo odstrzelę ci głowę. Pracuję dla tych typów, co się nazywają Złe Oko i Al-Kadak Serik. Gdzie oni się chowają? Kurde, no zostaw mnie, człowieku! Szukaj ich w kafejce internetowej, za zbrojonymi drzwiami. Ale i tak tam się nie dostaniecie, bo nie znacie hasła. Nie śmiej! Twoje moje pewno fejkufa mam! Za fiej full fast wypylaniu feldofone! Podawaj hasło, szmato! Nie śmiej! Gdzie mam nie świecić? Nie świeć, kufa! Nie świeć! Nie świeć, kufa! Powtarzcie mnie! Ty, grucha! On chyba mówi niedźwiedź! Fuck! Fuck! Nie świeć! Dobra, ale jeśli to ściema, to cię znajdziemy, cieciu, i zabijemy. Rozumiesz, waflu? Doskonale! Dzięki współpracy naszych przestępczych organizacji stałem się gangsterem międzynarodowym, kosmopolitycznym! Osiągnęliśmy pełne porozumienie ponad podziałami! I bardzo dobrze. Na naszym zbrodniczym procederze zarobimy krocie, co umożliwi nam całkowitą dominację nad światem! Pierw osiedle, a potem cały świat! Cisza! Wy dwaj pojedziecie do Zgorzelca, do mojego ciotecznego szwagra. Jest zrośnięty ze swoimi czterema braćmi w niezwykle kłopotliwy sposób, ale udawajcie, że tego nie widzicie. Każdy z nich kręci własny interes. Weźmiecie teraz dzięki z mojego super tajnego konta, do którego kartę bankomatową dałem wam 13,5 dnia temu, i kupicie u mojego ciotecznego szwagra 45 megaton najlepszej uzbekistańskiej heroiny. Sprzedamy ją z zyskiem, haha! Dzięki temu opanujemy świat i strzeszemy w opór klopsu. Idźcie, moje kafary! Idźcie, achyzo! Gdybyśmy tylko mieli paletki... Raczej ich nie wyważymy. Dobra, trzeba tam po nich wleźć. Ty, słyszysz? To chyba psy. Facet z brodą rzeczywiście sprowadził ich we właściwym czasie. No to możemy przystąpić do fazy B. Tak. Kto tam? Hasło? Niedźwiedź. Ale ty dla nas nie pracujesz. Dobra, to jak już się znamy, to zabieraj kolegę i wychodźcie do nas, bo cię zabijemy. Nie ujdzie wam to płazem, cholera jasna, psiejuchy. Nasi ochroniarze was zniszczą. Zgniotą jak robaki. Ty, kto wam pisze teksty? Gangsterzy, wiemy o waszej kryjówce w kawiarni internetowej. Wyjdźcie z rękami w górze. Wiemy, że tam jesteście. No to chłopaki, nie płaczcie i z odwagą wyjdźcie do panów policjantów. Jeszcze się spotkamy! Na
wasza zemsta będzie straszna. Okej, okay. Koniec p***nienia, obaj, na zewnątrz, ale już. I uważajcie na mydło. Możemy sobie chyba pogratulować. Poza tym, powinniśmy zwijać się czym prędzej z tego miejsca. Po co miałbym to robić? Ale wielka szafa. To jest krzesło. Ta rura na nic się nie przyda. Lepiej nie. Na górze aż się roi od psów. Nie mamy czasu na hazard. No, to już wiemy, którędy należy opuścić to miejsce. Fred i Grucha musieli pilnie opuścić osiedle. Wokół szalała rozjuszona policja. No i co teraz, ha? Jak nas zgarną teraz psy, to leżymy, Grucha. Do fury, szybko! No dalej! Ej, Fred, gdzie tu właściwie jest radio? Nie wiedzieli jednak, że ktoś podąża ich śladem. Ktoś, komu zaszli ostro za skórę. Zemsta, k***a! Zemsta! No pięknie. No pięknie. Znowu do mnie strzelali? Wygląda na to, że większość rzeczy poszła się kochać. Ale ekstra. No jak ja teraz dojadę do tego cholernego Raciborza? Robisz bardzo dużo zamieszania, nawet jak na gangstera, Fred. Jak to? Kto to? Ej, spokojnie, Fred. Znam twoje imię, bo mam do ciebie ważną sprawę. Co? Ty też? Żeście wszyscy powariowali? Więc nie zdziwisz się, gdy będę chciał przytoczyć przypowieść o pewnym facecie z brodą. Ej, poczekaj. Coś ty w ogóle za jeden? No tak, gdzie moje maniery? Jestem Harasym. I to ja jestem prawdziwym wysłannikiem Najwyższego, który przed godzinami wieloma, choć ledwie chwilami zdawać się mogły, do życia na nowo cię powołał. Jak Gabriel niosę nowinę, chociaż to akurat nie jest taka radosna. Przybywam, by przestrzec cię słowami tymi. Facet z brodą sługą jest szatana i mami cię swymi urokami. Sorry, ale staram się, aby takie rzeczy na mnie nie działały. Słuchaj nowiny, niewierny. Człowieku, nie wiesz, do kogo rozmawiasz. Kolo, ja widziałem Boga.
sumie niby dlaczegoż miałbyś mi wierzyć? No bo... No tak, ja nie pokazuję ci żadnych super sztuczek. Nie robię cudów, nie przenoszę cię z miejsca na miejsce. Nie mam nawet skrzydeł. Przestań się mazać. Przepraszam, mam ostatnio huśtawkę nastrojów. Posłuchaj, my, anioły, mamy teraz zakaz korzystania z naszych mocy, kiedy jesteśmy tu, na Ziemi. Wiadomo, o tym się nie mówi, ale taka jest niestety prawda. To wszystko przez tę całą nieprzyjemną sprawę z Jezusem i Jego cudami. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, jak kiepsko na tym wszystkim wyszedł. No i koniec końców efekt jest taki, że o ile facet z brodą może się dowoli przenosić w czasie i przestrzeni, ja muszę podróżować stopem. Zresztą... Słuchaj, to ja miałem po ciebie się stawić wtedy przy tym grobie, ale facet z brodą ubiegł mnie, no i dlatego spotykamy się dopiero teraz. Ty na serio to wszystko? Musisz mi uwierzyć. Zwróć uwagę, że teraz przydałaby ci się pomoc faceta z brodą. Mieliście przecież ten wypadek i w ogóle. Wypadek? Tja, spytaj się później egzamy. To ta dziewczyna przy namiocie. Ona opiekuje się teraz twoim kumplem, wiesz? Ja nie mam kumpli. A, grucha. Co z nim? Coś mu się stało w głowę. Nie, zapewniam cię, że się mylisz. On tak zawsze powoli... kombinuje. Nie, naprawdę powinieneś go obejrzeć. Podczas wypadku uszkodziła się jego głowa. To będzie wymagało pomocy specjalisty. Ale do rzeczy. Słuchaj, facet z brodą chce cię wykorzystać. Rozumiem, że mi teraz nie wierzysz. Słusznie rozumiesz. W takim razie jedź do miasteczka, gdzie się z nim umówiłeś. A, widzisz? Ja wiem wszystko. Facet z brodą będzie chciał, żebyś zdobył dla niego pewną szkatułkę. Ale wiedz, że nie możesz mu jej dostarczyć. Całe piekło poluje na to, co jest w środku przez setki, tysiące wręcz lat. A co jest w środku? Pierdolisz? Oni nie mogą mieć tej szkatułki. Pamiętaj. Spotkamy się w miasteczku, jak już tam pogadasz z facetem z brodą. On nie może dowiedzieć się, że ze mną rozmawiałeś. To by go spłoszyło. Jesteś wariatem. Wiesz o tym? Musisz mi uwierzyć. A ja... muszę lecieć. Znajdę cię w Raciborzu. Pokój, bracie. Kolejna porcja szaleństwa od mojego zmartwychwstania. Tfu! Co ja w ogóle gadam? Zmartwychwstanie w stylu Łazarza. To wszystko jest ostro nienormalne. Kto w ogóle wymyślił tę całą historię?